Nie wiem, nie lubię oceniać swoich walk. Ogólnie są rzeczy, z których jestem zadowolona, są rzeczy, z których jestem bardzo niezadowolona, ale tak ogólnie na plus. Cieszę się, że wygrałam, że nie miałam poobijanej twarzy, że nie zjadła mnie ta presja, tak jak wielu Polaków, że w ogóle nie odczuwałam tej presji, nie odczuwałam stresu i z tego się cieszę. Tak, cały czas nie mogę w to uwierzyć. Nie wiem, kiedy to do mnie dotrze, ale naprawdę to już jest moja druga walka dla UFC, a nadal się czuję, jakby to był sen. Nie wiem, do każdej walki podchodzę tak samo i nieważne, czy walczę dla największej organizacji świata, czy dla jakiejś małej polskiej organizacji, do każdej walki podchodzę tak samo, poważnie. Nie skupiam się na organizacji, tylko na przeciwniczce, więc no, czułam, że spełniałam się moje marzenia. Na pewno radość była dużo większa, bo jednak no, to jest UFC, to jest chyba miejsce, o którym marzy każdy fighter czy fighterka. Mi się udało, jestem tutaj, wygrałam pierwszą walkę, teraz czeka mnie druga walka w Europie, w Holandii, jest piękna pogoda, świeci słońce, no UFC. Fajnie, na pewno jest to duży plus, że lot nie trwał, nie wiem, 15 godzin, tylko półtorej godzinki. Przyjeżdża do mnie kilkoro znajomych z Polski, przyjeżdża mój brat, który na stałe mieszka we Francji. Także będzie tutaj ze mną trochę bliskich osób na walce i na pewno będzie fajnie czuć ich wsparcie tutaj na miejscu. Na pewno jest to fajne i fajnie, że po prostu moja praca, moje treningi są doceniane, że trafiam na tą główną kartę. Na pewno walka z Karlą najwięcej by mi dała i by była no, dla mnie najlepszą opcją, tak ponieważ Karla jest pierwszą mistrzynią UFC i to by była na pewno fajna walka, ale ja zawsze podkreślam, że ja sobie nie wybieram rywalek, mogę walczyć z każdą przeciwniczką, jaką mi zaproponuje UFC i tak naprawdę dla mnie to nie ma większego znaczenia. Cieszyłam się, że jest rywalka i cieszyłam się, że walczę, bo wiedziałam, że tam jest problem ze znalezieniem rywalki. Już walka się zbliżała, termin się zbliżał. I mówię, cieszę się, że mogę zawalczyć. Zdania nie zmieniam. Oglądałam jej walki, naprawdę jest twardą kobitką i wbrew pozorom, wbrew temu, co wszyscy mówią, że dostałam kelnerkę, nie wiem, ci, którzy tak mówią, to chyba tak naprawdę nie widzieli jej walk, bo jest naprawdę doświadczoną, twardą zawodniczką i na pewno no, nie będzie to łatwa przeprawa. Tak prywatnie miałam okazję ją wczoraj poznać i jest naprawdę przemiła i przesympatyczna. Nie, to jest sport, tak. Nie wiem, nie trzeba kogoś nienawidzić, żeby wejść do klatki i po prostu zrobić swoje. Na sparingach, tak kiedy sparuję z moimi koleżankami, serdecznymi przyjaciółkami, też przed wejściem do klatki żartujemy, śmiejemy się, wchodzimy do klatki i musimy zrobić swoje, tak? I musimy stoczyć ciężkie sparingi, więc po prostu walkę traktuję jak sparing, a moje przeciwniczki naprawdę naprawdę szanuję, bo wiem, ile serca wkładają w to, co robią, ile ciężkiej pracy, ile to jest wyrzeczeń. I naprawdę nie mam powodów, chyba nie spotkałam jeszcze do tej pory żadnej zawodniczki, którą bym miała za coś nie lubić, bo za co mam nie lubić tych dziewczyn? Na pewno podczas ważenia, kiedy jest to spojrzenie w oczy, twarzą w twarz, wtedy już tam coś się przełącza. I w momencie, kiedy wchodzimy do klatki, to już... Już wtedy jestem w pracy. Kiedyś tak było, że sobie oglądałam na YouTubie jakieś tam filmiki, highlighty z Husarią, tak to prawda. Trenowałyśmy razem tydzień czasu. Głównie były to sparingi, troszeczkę techniki, ale głównie sparingi zadaniowe i pełne MMA. I fajnie, Agnieszka no fajnie mnie dociążała. Trenujemy razem, przygotowujemy się do walk praktycznie od samego początku, odkąd ja zadebiutowałam i ona, także naprawdę lepszej sparring partnerki nie mogłam sobie wymarzyć.
Na co dzień mam w klubie Kasię Sadurę, która niedawno debiutowała. Teraz szykuję się do kolejnej walki, więc z nią na co dzień trenuję, sparuję. Właśnie przyjechała Agnieszka. Mam kilku chłopaków w tych lekkich wagach, także mówię, miałam z kim sparować, miałam z kim trenować, miał mnie kto dociążać. Ja się śmieję, że jestem kobietą, w politykę się nie mieszam. Skupiam się tylko na treningach i na walce. Na pewno to by była bardzo fajna inicjatywa i fajnie by było raz na jakiś czas się spotkać i wspólnie potrenować, bo wiadomo, że każdy od każdego może się czegoś nauczyć, wyciągnąć, łapać jakieś fajne rzeczy dla siebie. Także ja jestem jak najbardziej za. Nie, wydaje mi się, że ja nie mam z tym problemu. Jaram się tym. Zawsze jak ścinam wagę i chyba każda kobieta tak ma, że kiedy dobrze wygląda, to się po prostu tym cieszy. Na pewno mega robotę robi moja dietetyczka Paula Gałęzowska. Bardzo fajnie mi rozpisuje dietę. Nie chodzę głodna, cały czas chodzę najedzona. Dobrze wyglądam, dobrze się czuję. No. Czasami tylko płaczę, że mam cycki małe, ale to niestety jest element ścinania wagi.